Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i partia, przepiękna partia, świeżutka z Berlina, z Grand Prix FIDE, w której bierze udział Hikaru Nakamura z Aleksandrem Griszczukiem. No, obydwaj panowie niezwykle ciekawy styl gry prezentują. Szczególnie darzę sobie sympatią styl gry Aleksandra Griszczuka, który no nie boi się grać w ogóle odważnych debiutów, taki jak tutaj właśnie nastąpił, czyli obrona królewsko-indyjska. No, to trzeba mieć, powiem wprost, trzeba mieć po prostu jaja, żeby na tym poziomie 2700 plus grać obronę królewską indyjską czarnymi. Pewnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego, szczególnie w partii klasycznej oczywiście. Otóż na tak ekstremalnie wysokim poziomie ten debiut no, wydaje się według oceny silników taki, może niepoprawny, to jest złe słowo, ale taki bardzo trudny do gry przede wszystkim, a zdecydowanie łatwiejszy do gry białymi. No, ale ja mam swoje zdanie. Oczywiście zgadzam się tutaj z opiniami arcymistrzów, bo to nie jest moja opinia, tylko właśnie arcymistrzów, którzy twierdzą właśnie, że na takim poziomie 2650 plus obrona królewsko-indyjska czarnymi jest takim bardzo ciężkim wyzwaniem, a tutaj jednak Griszczuk no, gra ten debiut, co jest niezwykle ciekawe. Ciekawe również jest to, że Nakamura w ogóle po 2 latach wraca do gry w partiach klasycznych. Ciekawy jestem, czy na stałe zagości właśnie w turniejach klasycznych. To jest, no, to jest zagadka. Przypuszczam, że nie, dlatego że jego kariera streamerska jest na tyle rozbudowana i marka osobista, że przypuszczam, że mu się nie opłaca grać w turniejach w klasycznych. Aczkolwiek może to się zmieni, nie wiem, miłość do szachów pewnie jest ogromna. Dużo by mówić. W każdym razie partia przepiękna. Jeszcze tylko pragnę wspomnieć, że Nakamura jest również wielkim specjalistą obrony królewsko-indyjskiej w grze czarnym kolorem, a tutaj gra białymi. No i przejdźmy od razu do rzeczy. Nakamura rozpoczął ruchem d4, skoczek f6, c4, g6, skoczek c3, goniec g7, e4, d6, normalne ruchy i goniec e2. Tutaj Griszczuk nieco się zamyślił w tym momencie, znaczy nie w tym momencie, tylko jeszcze po zrobieniu roszady, i Nakamura zagrał goniec e3 i Griszczuk w tym momencie się zamyślił troszeczkę, zupełnie niepotrzebnie, aczkolwiek pewnie szukał albo przypominał sobie wariantów, czy chce grać c5, bo można, czy grać e5, bo też można, można różne rzeczy w tym momencie grać, nawet skoczek z b na d7, no ale nastąpiło oczywiście zagranie e5, często spotykane w tym wariancie, i ruch D5. Tak nietypowo trochę te gońce stanęły, znaczy nietypowo. Typowo, oczywiście to jest normalna rzecz, tak gra Hikaru w swoich partiach, ale nie klasycznie, czyli skoczek F3. Ale to jest inna para kaloszy. Teraz widzimy, że te gońce, przede wszystkim goniec białopolowy, bardzo może przeszkadzać w rozwoju skrzydła królewskiego, bo częstym planem czarnych jest zagranie skoczek H5 i dążenie do F5. Proste sprawy, ale nie w tym wypadku. No więc Griszczuk postanowił zagrać skoczek A6, żeby ustawić tutaj go na C5 i uderzać w centrum na pionka E4. To jest jak najbardziej normalne zagranie, jak najbardziej typowy plan, jak sobie z tym poradził Nakamura. A Nakamura oczywiście w swoim stylu, ostrym stylu, posunięcie H4. A co tam będzie się szczypał? Przepraszam najmocniej. Przecież tutaj pionek może lecieć od razu i atakować króla. Ogólny plan w tym debiucie jest taki, że czarne atakują na królewskim, a białe odpowiadają kontrą na hetmańskim skrzydle. Tylko że w tym akurat układzie plan Nakamury jest taki, że to on może tutaj atakować, a nie do końca też może, znaczy atakować może, ale też przy okazji może utrudnić właśnie aktywną grę czarnymi poprzez ruch F5. I taki pewnie jest plan, tylko pamiętajmy, że jak atakujemy przeciwnika na skrzydle, to ogólnie jest jedno takie założenie, odpowiadamy kontrą na drugim skrzydle albo odpowiadamy w centrum. No i też tak tutaj się dzieje. Sprawdźmy tylko, co by można było tutaj innego zagrać, no bo wiadomo, że jak skoczek pojawi się na polu C5, to bardzo chce nam się zagrać ruch B4, tylko z tym ruchem trzeba uważać, bo tutaj pionek leci, więc jak na przykład byśmy zagrali F3, zapobiegając temu posunięciu, bo jakby skoczek pojawił się na C5, to od razu go traktujemy B4 i są problemy u czarnych, jeśli chodzi o stratę temp. Więc w tym układzie zauważmy, że goniec już nie zasłania tej diagonali, czyli przekątnej D1, H5, i skoczek mógłby ruszyć na H5. I to by ułatwiło czarnym grę w rozwoju na skrzydle. Potem F5 jest już... F5 jest ruchem bardzo normalnym. Jeżeli komuś przyszłoby do głowy zagranie ruchu G4,
Kompletnie tego nie polecam. To już jest piękna pozycja czarnych, bo skoczek wskakuje na F4, stoi genialnie wręcz. A jeszcze lepiej dla czarnych by było, jakby tutaj białe zbiły, czego nie mogę polecić. Zabraniam wręcz absolutnie. W tej sytuacji ten goniec staje się takim wielkim potworem. Pionek stoi fantastycznie, hetman wchodzi, F5 grozi. No, czarne tu są, no jak w raju, można powiedzieć. Fantastyczna pozycja, nie można tak grać absolutnie białymi. Myślę, że większość osób już to wie. Okej, okay. Posunięcie H4 i w tej sytuacji skoczek zagrał na C5, hetman C2 z obroną pionka, posunięcie C5 i teraz Nakamura przywalił H5. Od razu gryzie przeciwnika. Przede wszystkim plan białych jest taki, żeby na tę chwilę zostawić króla w centrum, to znaczy długa roszada również jest możliwa, tylko że z długą roszadą jest taki problem, że jak ją zrobimy, to czarne będą szybko chciały tutaj napierać pionami, próbować atakować. Hetman A5 są takie typowe plany, do B5 się doprowadza tego pionka, to znaczy starają się czarne to zrobić, więc czasami król może się dobrze znajdować tutaj, znaczy dobrze może się czuć w centrum. W tej sytuacji po ruchu H5 no sprawdźmy jeszcze tylko, czy można tutaj przeciwnika poczęstować ruchem B4. Otóż ten ruch teraz jest niestety poważnym błędem, ale tutaj trzeba bardzo dokładnie wiedzieć właśnie, w których sytuacjach jest to błąd, kiedy to jest dobry ruch. Dlaczego to jest błąd? Prosty powód. Skoczek bije na E4. Zwróćmy uwagę, że czarne biorą pionka. Jeżeli białymi wybijemy, no bo jak nie wybijemy, no to jest pionek za darmo i tutaj Griszczuk by wygrał partię w cuglach. Po wybiciu i skoczek wybija, hetman wybija, jest ruch F5. Przepraszam najmocniej, nie ruch F5, pomyliłem się. Tylko jeszcze lepsze posunięcie, goniec F5. Przede wszystkim nie wypuszcza hetmana na tej diagonali i hetman musi uciec na przykład na F3 i ruch E4 jest po zawodach, dlatego że tutaj ginie wieża, hetman atakowany. Prosta rzecz. W tej sytuacji po ruchu H5 Griszczuk wybił na D5, no bo centrum trzeba rozbijać. Pionek z C na D5 oczywiście i hetman zagrywa na A5 z planem wybicia pionka. No więc trzeba się tutaj obronić, ale jeszcze Nakamura wtrąca tutaj posunięcie H6. Goniec zagrywa na H8. No taka figura niby w tym momencie słaba, ale pamiętajmy, że ten goniec zawsze przez F6 tutaj wyjdzie, no więc spokojnie. I ruch F3. No w tym wypadku akurat Hikaru postanowił obronić pionka, zważywszy na fakt, że skoczek może nadal zagrać na H5, tak można oczywiście grać, wtedy Nakamura pewnie by zagrał A3 i próbował grać B4, to są naturalne plany. Więc Griszczuk postanowił zagrać goniec na D7, wyprowadzić ostatnią figurę. Wieża już ma opcję zagrania na wolnej linii. Wieża B1 z groźbą B4, dlatego też czarne skoczek A4 i goniec się właśnie przydał w tym momencie, żeby próbować wymienić tutaj tego skoczka. Bardzo ciekawy plan, bardzo dobry plan czarnych. To są wszystko takie dobre posunięcia, ale Nakamura to jest taki zawodnik konkretny. On zagrywa hetman D2, grozi wybicie i teraz czarne postanowiły wymienić, na co pionek wybił tutaj na C3. No i ta struktura pionków mi się nie bardzo podoba u białych z jednego powodu. Jeżeli byśmy doszli do końcówki, oczywiście teraz końcówki nie ma, więc tutaj białe ok, no Nakamura wszystko dobrze przeliczył, ale jakby pionek stanął w przyszłości na B6 i na wolnej linii ustawiłyby się wieże, to ten pionek miałby sporo zmartwień. Ale to tak z punktu strategicznego, jeszcze końcówki nie ma, no więc hetman C7, G4 nastąpiło, zobaczcie, nie wpuszczamy skoczka, pionek troszeczkę się tutaj rozgrywa, ale ruch G4 też może mieć swoje takie małe problemy. I żeby była jasność, w mojej ocenie gra czarnych według mnie jest świetna, gra białych jest normalna, to znaczy nie chcę mówić świetna i tak dalej, jest normalna absolutnie. Taki styl prezentuje Nakamura i tak po prostu gra, żeby troszkę pewnie uprościć pozycję, trzymać stabilnie przewagę i grać sobie dalej. No ruch G4, dlaczego się nad tym rozwlekam przez chwilę? Dlatego, że to jest odpowiedzialny ruch. Z prostego powodu. Teraz czarne zagrały goniec C8 i nie najlepsza decyzja. Jakby tutaj arcymistrz no, podjął inną decyzję, no to by trzasnął pionka. Tak, moi drodzy, jest to dobry moment na to, żeby zbić pionka, żeby poświęcić figurę. Bardzo dobry moment, dlatego że jak pionek by wybił, to skoczek zbija na E4 i już są dwa pionki za figurę i cały czas jest atak z tempem i jeszcze na C3. Zauważmy, że hetman na przykład zagrywa na B2 i skoczek kosi trzeciego pionka. Tutaj za chwilę rozgrywa się pionek F5 ewentualnie. Ewentualnie również może zagrać czarny ruch E4.
z obroną skoczka, króliec w centrum, no więc przyznam się szczerze, wolę grać tę pozycję czarnymi. Po wieża na przykład C1, tutaj czarne się bronią wieża AC8, a jakbyśmy zagrali goniec D2 i chcieli tego skoczka wygonić, no to jest ruch E4. No i według silnika jest to pozycja równa, ale no właśnie, niby równa, ale nie do końca. Ciężko to też dokładnie przeliczyć. Tutaj w ogóle kombo warianty pod tytułem wieża H3. To tutaj skoczek bije E2, zwróćmy uwagę, że tu jeszcze hetman wisi. Wieża bije C7, wieża bije C7, żeby było śmiesznie. No i jeżeli hetman gdzieś odejdzie, to w ogóle zbijamy tutaj i jest masakra. Białe tutaj powinny spokojnie przegrać. No białe tu są po prostu pewnie gorsze. No ale to już jest inny temat. Bardzo zresztą ciekawy. Goniec jednak zagrał na C8 i skoczek na H3 stabilnie. Skoczek na D7. No Griszczuk miał plan po prostu, żeby stanąć skoczkiem na C5 i ja to rozumiem. I jest to na pewno plan ciekawy, tylko że Nakamura teraz skoczek F2 obronił bardzo ważne punkty w swoim obozie. Goniec na F6. Goniec trochę łapie przestrzeni, trochę oddechu oczywiście. I roszadę postanowił zagrać Nakamura w 20 ruchu. Jasne, no to jest posunięcie normalne, po prostu sytuacja już troszkę się uspokoiła i gramy sobie w szachy dalej. Goniec na E7, czyli goniec z H8 postanowił zagrać sobie na E7, w przyszłości jest ok. Tutaj król H2, skoczek na C5, nie są to jakieś specjalnie już teraz trudne ruchy. Skoczek D3 z próbą wymiany, B6 wzmocnienie, no i skoczek wybił na C5. Co ciekawe, ja się zastanawiam, czy nie można tutaj wybić po prostu na D3 skoczka, a potem stawić pionka na B6. Nie wiem, czy to nie byłoby lepsze. Z drugiej jednak strony gońce tu są niezwykle aktywne, jakieś podważenie pionka A4, A5, żeby te skrzydło troszeczkę szarpnąć czarnymi. Może i tak. Dlatego też pewnie B6 nastąpiło. Wybicie pionkiem z B. No i teraz Nakamura widzi, że oczywiście przewaga mała białych ze względu na przestrzeń, no i Nakamura gra bardzo aktywnie. Posunięcie F4 bardzo ostro, zresztą stara się tutaj rozwalić centrum, no więc wybicie nastąpiło i goniec D7. Nie ma tutaj żadnych błędów w tym momencie po stronie jednej i drugiej. Partia jest cały czas taka w formacie klasycznym i gra toczy się dalej pod tytułem C4. Ze strony białych naturalnie i wieża AB8, o wolną linię walczymy, hetman C3, hetman z pryciula chce dać szachamata, no trzeba uważać i niestety taki ruch F6 jest obowiązkiem. Tylko że tutaj teraz białe formują swoje figury poprzez ruch wieża B3. Po wybiciu na B3 pionek odbija, pionki by się złączyły pięknie, wieża wchodzi na A1 i plany mogą się zmieniać po stronie białych oczywiście, ale cały czas też jest kontrola po diagonali, po przekątnej tutaj A1, H8. W tym momencie wieża zagrała na B6, ta sama sytuacja, zobaczcie, pionek chce tutaj zbić w razie czego, po wymianie G5, prowokacja do wybicia, oczywiście nie możemy, bo grozi mat na G7, cały czas to powtarzam, i wieża F7. Wieża stabilnie broni, ale Nakamura znajduje bardzo ciekawy plan pod tytułem goniec C1. Ten goniec na B2, jak się z hetmanem ustawią, to będzie szaleństwo po tej diagonali. Tylko że pamiętajmy, że tutaj, żeby ta diagonala się otworzyła, no to pionek musi pójść do przodu albo zbić na G5. Rzecz jasna. Hetman D8. No troszeczkę czarne tutaj są w parterze. Goniec na B2, hetman F8. Griszczuk postanowił tutaj bronić, ale pamiętajmy, że po wybiciu jest mat na H8. Trzeba uważać. Król G2 na spokojnie. Goniec zagrywa na D8. Hetman F3. I właśnie w takiej sytuacji Nakamura czuje się wyśmienicie, dlatego że on tu kontroluje tą sytuację i nie pozwala przeciwnikowi zrobić żadnej kontry. I to jest fajne dla białych w tym momencie. Zwróćmy uwagę, że jak pionek by zbił na G5, to hetman wraca na C3 i grozi znowu mat. Goniec zagrywa dlatego też na C8 pewnie, hetman E3 spokojnie, wieża wybiła, nie wytrzymała tutaj już napięcia, no i Griszczuk w tym momencie zbił na G5. No niestety ten ruch chyba nie jest najlepszy, aczkolwiek silnik ten ruch wskazuje, co mnie trochę dziwi, bo taki ludzki odruch, no to jest oczywiście hetman na C3, no i grozi mat. Jak się zachować? Otóż Griszczuk postanowił wybić i nie wiem, czy on dobrze to przeliczył, bo tutaj jest oczywiście ruch wtrącony hetmanem na H8. Król F7, nie ma wyjścia. Hetman H7, król E8. Zwróćmy uwagę cały czas, że tutaj jest zbita wieża.
a hetman zbił na G6. No właśnie, ciekawe rzeczy. Jeżeli wieża zasłoniłaby się na H7, to pionek na H7 wygrywa partię. No bo tutaj jest już bardzo łatwa promocja pionka na tym związaniu. Więc tak nie było. W tej sytuacji król zagrał na E7 i hetman zbił kolejnego pionka. Dziwię się trochę, że silnik wskazuje oczywiście przewagę białych, taką 1,70, to jest oczywiście bardzo duża przewaga, ale nie pokazuje jeszcze wygranej, takiej typowej, bo wydaje się, że to jest wygrana białymi. W tej sytuacji wieża zagrała na F6. No i to jest chyba ten kluczowy błąd w tej sytuacji. Ten ruch po prostu już przegrywa, dlatego że gramy H7, król zagrał na D7 i hetman G8. Czarne poddały partię. No właśnie, w takiej trudnej pozycji łatwo o proste błędy, więc widzimy, że w tej sytuacji już po prostu to jest dorobienie hetmana, przewaga materialna po stronie białych. W tej sytuacji oczywiście zamiast wieża F6, no tutaj król D7 jeszcze mogło być zagrane, no ale tu Nakamura jeszcze ma takie działka w postaci goniec G4. No może jakiś tam ruch pod tytułem hetman G7 też jest możliwy. Nie wiem, co tutaj wykombinował, no ale na przykład goniec G4 mógłby dać szacha, król C7, hetman G7 szach. No w tej sytuacji na przykład goniec E7, bo jeżeli byśmy tutaj powiedzmy zagrali wieżą na F7, to się bardzo narzuca, to tutaj jest prosta wymiana, goniec bije na C8, król bije na C8 i H7. I to jest też prosta, znaczy względnie prosta wygrana końcówka. Nawet do końcówki mogłoby dojść, bo na przykład król D7, dorabiamy hetmana, tu jest wymiana. Jest pionek więcej, z lepszą końcówką ze względu na białe pionki. Król idzie do centrum, robi przełom i wygrywa tą końcówkę. Myślę, że bez większych problemów, no ale partia się skończyła w tym momencie. Piękna partia obydwu panów i... Piszcie, co sądzicie o tej partii. Bardzo mi się podobała zresztą. Taka współczesna królewsko-indyjska. Pozdrawiam. Cześć.